Dzień dobry, słuchajcie, witam was bardzo serdecznie. Kolejny już napytam, który odcinek Neurofreaky, ale z gościem specjalnym. Nie wiem, czy specjalnym, czy z gościem. Gościem, ja już byłem. Ty już byłeś wiele razy tutaj u nas w różnych materiałach. Marek Kuś. Bywam, i dzień dobry. Czy ty chcesz być ich ulubionym neuroterapeutą? Mogę być i neurotrenerem, i neuro czym chcesz. Także właśnie lubi neuroterapeuci, Maciej Duciński. I Patryk Sobotka. I neurotrener, neuroterapeuta Marek. Neuromarek. Zdałem sobie sprawę z tego, że my to się tak zawsze na krzyż zapowiadamy i jak ktoś nie ogląda, tylko słucha, to może myśleć, że nie jesteśmy sobą. Ale wspomnieliśmy to kilka razy. Tak? Tak, że jestem Patryk Sobotka, jestem Maciek Duciński, tylko żeby się po prostu przedstawiać, żeby to było bardziej kulturalne. Nie, ja wiem, bardzo super. Bardzo okej. Dzisiaj temat, chcemy wam przedstawić troszeczkę taką idealną wizję prowadzenia pacjenta bólowego. Jak to powinno wyglądać? Jak to wygląda w naszych gabinetach? I wydaje mi się, że tak to powinno wyglądać nawet. No chyba jest skuteczne. Tak, nie jesteśmy oczywiście, wiecie, alfa omegą, ale powiedzmy, mamy swoje całkiem przyjemne wyniki terapeutyczne. Dużo u nas terapeutów ma bardzo dobre wyniki terapeutyczne. Myślę, że tak. Więc myślę, że możemy coś powiedzieć wam i może to będzie dla was fajna podpowiedź, czego być może brakuje wam, gdzie warto się doszkolić i co rzeczywiście z tym pacjentem warto zrobić. I fajnie, że jest z nami Marek, jakby go nie było, pewnie tego tematu byśmy nie poruszali, dlatego że dobrze w ogóle, jak ta terapia nasza na przykład kończy się ruchem. Wtedy super, jakąś formą ruchu dedykowanego. A on się najlepiej zna z nas trójki na ruchu. Coś więc tam myślę, widziałem, że będzie to dobry pomysł. Coś widziałeś? No, coś widziałem, coś wiem, coś robię. Oglądałem różne TikToki. Znasz kogoś, kto coś ćwiczył? Na Instagramie znamy, którzy ćwiczą, także wszystko się... Nawet się ruszałem. Tak. I z racji tego, że właśnie jest u nas Marek, bo jutro prowadzi kurs neurotreningu, a jak z was nie ma, to powinno teraz być wam smutno. Mi nie jest, bo ja będę. Mi nie jest... Bo będę, ale nie teraz, bo jestem w Krakowie na kursie MTG, ale wiem, że go zrobię bardzo niedługo, next edition. Ustalimy go tak, żebym po prostu mógł. Natomiast, dobra, słuchajcie, od czego wy zaczynacie? Przychodzi do was pacjent bólowy, weźmy taki klasyczny problem, konkret ból lędźwiowego odcinka. No i najpopularniejszy temat, po prostu zrobiony na lewo i prawo, ale myślę, że możemy tutaj dorzucić trochę fajnych informacji. Maciek, zacznijmy od siebie. Jesteś po mojej prawej, więc... Ja już się w ogóle zgubiłem, miał być piersiowy. Ale okay. Piersiowy? Nie, bo piersiowy jeszcze będziemy robili webinar. Będziemy robili z Marką webinar piersiowy. Piersiowy webinar będzie. Okay. Więc ja myślę, że lędźwiowy da na pewno mi troszeczkę więcej możliwości, bo świetnie. Będę... Czyli na cały mój plan leczenia tak, już ale na starcie. Plan? No pewnie. Ja widziałem, że czytał książki przed tak? wejściem. No, wszystkie, no. Ale piersiowy okrąg zupa? No w głowie już miałem wszystko przygotowane, bo akurat ten piersiowy... Ostatnio miałem dużo pacjentów z kręgosłupem piersiowym. Dobra, spoko. Tak jakby co to, żeby nie było. Z lędźwiowym też mam. Żeby nie było jak z tą hipotensją i hipertensją. Po prostu z lędźwiowym też. Okej, okay, może być. Tak. Więc generalnie... Jakby, może od czego w ogóle zaczynamy? Od tego, żeby sprawdzić, co u pacjenta w ogóle modyfikuje jakkolwiek ten ból, który on ma. Czyli jakby możemy na razie w naszym podcaście pominąć diagnostykę różnicową, bo to, o tym moglibyśmy gadać z godzinę, więc powiedzmy, że już pacjent jest, wiadomo, jest wszystko ok. Znaczy nie jest ok, bo go boli, ale pytaniem, które nie zagraża nic jego, pytaniem, jego teraz, życiu. Które ma w głowie, jest dobrym punktem wyjścia do diagnostyki różnicowej. Bo chciałeś po prostu, co moduluje jego ból, tak? Co nasila, co zmniejsza, kiedy? To też już tak, jest taka informacja, tak. Że może zapalić się czerwona lampka. Może, ale powiedzmy, że już nie ma czerwonej. No i generalnie powinniśmy sobie sprawdzić, czy w ogóle jesteśmy w stanie jakoś ruchem ten ból sprowokować, bo nie zawsze tak jest. Więc jeśli faktycznie ruch go prowokuje, no to będziemy wtedy zakazujemy szukali... ruchu. No tak, załatwione, nie? Tak, jeżeli mówimy, proszę się nie więcej, mniej ruszać, a pacjenta na przykład nie powoduje ruch bólu, to mówimy, żeby się więcej ruszał. Albo kiedy nie boli, jak się rusza. Bo też tak może być.
Znaczy w ogóle podejście na zasadzie to, co Maciek mówi a propos tego, co prowokuje ból, ale też co znosi ból, nie? I czy możemy jakimiś segmentami sobie pokompensować, nie? Bo to też będzie dla nas istotne potem do wyjścia, do ćwiczeń, jak będziemy już na przykład po terapii, będziemy przechodzić w fazę treningu, no to też musimy wiedzieć od jakiego ułożenia segmentów wyjść w treningu, żeby pomóc komuś, nie? Bo musi być jakaś tam strategia bezpieczna do tej osoby, żeby to jednak nie powodowało, a żebyśmy zaczęli wprowadzać napięcie, zaczęli wprowadzać ruch, więc jakby wyjście w ogóle od sprawdzenia tego jest mega dobrym pomysłem, nie? Ale chodzi ci o to, bo tak, jeśli chodzi o trening, to ja widzę takie... Wydaje mi się, że jakbyśmy trenerów sobie wzięli i podzielili na takie dwie grupy, to jedni mają takie podejście typu ok, pacjent z bólem to jest pacjent dobry dla mnie, w sensie wiesz, jakby ja chętnie ćwiczę z takimi ludźmi, bo mam narzędzia, które po prostu są w stanie im pomóc, a druga grupa trenerów, myślę, że taka sama albo nawet może większa, to jest grupa, gdzie oni nie chcą w ogóle pracować z ludźmi z bólem, tylko na przykład wysyłają do terapeuty manualnego i tak dalej i później gdzieś chętnie pracują. Nie wiem, czy się spotkałeś z takim podziałem. Tak, bo znaczy to też jest, wiesz, w jakiś taki sposób nieustrukturyzowany, bo nawet jak słyszysz w mediach społecznościowych, każdy mówi, dobra, wysyłam do innego specjalisty, nie? Ale nawet część z tych osób nawet nie wie, czym się zajmuje ten drugi specjalista, albo co powinno być wykonane, więc wydaje mi się, że my też powinniśmy postawić na edukację, jakby co może trener zrobić ewentualnie i że warto, trzeba będzie wprowadzić ruch i trzeba skonsultować, żeby on wiedział, co dany fizjoterapeuta robi, żeby mogli się skomunikować, co wypadałoby zrobić. Nie? Bo załóżmy, przychodzi na przykład trener, który współpracuje z Maćkiem, no to Maciek zrobi robotę terapeutyczną, ale musi wytłumaczyć też temu trenerowi, w jakich ruchach on może jest bezpieczny i tak dalej, bo trzeba te tkanki zaadoptować, bo na przykład zazwyczaj, jak ktoś przychodzi do nas z niespecyficznym bólem, no to zazwyczaj to trwa x czasu, tak? Ta osoba się męczy z pół roku albo nawet z miesiąc, tak? I więc te tkanki ulegają też osłabieniu i trzeba je z powrotem zaadoptować, żeby one tolerowały obciążenie, jakie życiowo znosi ta osoba na zewnątrz, nie? Albo nie znosi. Albo nie znosi, nie? Ale chyba musi zacząć znosić, wiesz, jakby podstawowe swoje funkcje życiowe, więc my też treningowo musimy przystosować tą osobę do funkcjonowania na co dzień, nie? Więc też taka na początku gdzieś tam analiza takiego środowiska, nie? Do czego, w jakim środowisku zewnętrznym ta osoba funkcjonuje na co dzień, bo też jakby przyjdzie Grażyna, no to po co jej na przykład będzie martwy ciąg, nie? Bo ktoś powie, dobra, bo to będzie świetne ćwiczenie, że dużo ludzi by się ze sobą nie zgodziło teraz. Myślę, że... Może ja. Nie, wiesz, z martwym ciągiem tak, jest taki, taki temat typu, każdy powinien zrobić go dobrze technicznie. Powinien, nie powinien, nie? No, w sensie, wiesz, ja nie widzę mojej mamy, żeby ona, wiesz, miała jakąś potrzebę, nie wiem, w treningu wdrażać jej martwy ciąg, nie? Jakieś tam ruchy z wykorzystaniem biodra jak najbardziej, tylko musimy wiedzieć, że jakby ona nie ma jakby nie wiadomo jakich tutaj perspektyw, że ona chce robić coś w domu. Ona chce iść do pracy, wrócić z pracy, wyjść na spacer i wiesz, wejść po schodach, nie? Więc jakby ładowanie jej planu treningowego to czasami jest jakby bez sensu. Nie muszę znaleźć jak najskuteczniejsze strategie ruchowe, które w minimalnym, wiesz, wezmę minimum, a osiągnę z nią maksimum. Gdzie faktycznie martwy ciąg mógłby być stosunkowo trudny do... Tak. Na sam początek. I, nie? Ile trzeba by było jej uczyć, nie? A w jakimś tam nawet w jakiejś tam formie glute bridge'a, podporu i tak dalej, już sobie coś tam wzmocnię, a ona nie potrzebuje podnosić, wiesz, 40 kilo, 50 kilo, 100 kilo, nie? Więc samo wypracowanie funkcji i wzmocnienia tych mięśni, które tam są do kitu, będzie tutaj dużo, dużo lepszym. Albo wypracowanie jakichś takich optymalnych strategii zarządzania miednicą, ogólnie gdzieś tam kończynami dolnymi, czy właśnie relacją tym, co się dzieje między klatką a miednicą, tak? Bo to, żeby ona po prostu zaczęła się ruszać. Wiadomo, jeżeli się uda i przy okazji ona złapie baksyla, no to już mamy fajną perspektywę. Ale nie każdy będzie chciał być, wiecie, w takim fanatykiem treningu i ruchu. Niektórzy po prostu chcą żyć bez bólu, nie? Więc my powinniśmy go odciążyć i pozwolić mu funkcjonować w takim życiu, jakim on chce, nie? Dokładnie tak. Więc tutaj też mi przychodzi na myśl od razu to, że przynajmniej tak z perspektywy właśnie gdzieś tam mojej pracy i jakby pracy naszego całego gabinetu, że zazwyczaj terapeuci manualni mają dosyć dobre wyczucie tego, co się dzieje ze strukturą, nazwijmy to, ciała pod kątem takiego biernego zakresu ruchu, czy nawet niech będzie czynnego, ale bardziej skupionego na segmencie, czyli my sobie tak częściej mamy pacjenta leżącego na leżance, oceniamy sobie
co tam się dzieje z kolanem, stawem skokowym i tak dalej, i umiemy sobie na to dobrze popatrzeć w danym segmencie, sprawdzić poszczególne gdzieś tam przestrzenie, więzadła i tak dalej. I to nam często daje dużo cennych informacji o tym, co u tego pacjenta wypadałoby przemobilizować albo właśnie na leżance, albo później oczywiście na to zwrócić uwagę w treningu. Ale tutaj już z kolei właśnie trenerzy mają znacznie większe doświadczenie i dużo lepiej potrafią zaobserwować, co u tego pacjenta już tak powiedzmy faktycznie w ruchu wygląda dobrze, a co wygląda kiepsko. I dlatego też w ten sposób akurat tutaj pracujemy, że jak o, na przykład taki bardzo, bardzo ostatni przykład, tutaj akurat będzie na tyle ciekawy, że pewnie spłoniemy na jakimś znowu EBM-owskim stosie. Pacjentka dwuboistka. Będzie można zrobić. No super. Pacjentka dwuboistka, gdzie jakby akurat u niej nie było problemu bólowego, ale był problem ruchowy, bo we wszystkich ćwiczeniach, może nie wszystkich, ale generalnie przede wszystkim w przysiadzie ze sztangą nad głową, od razu, kiedy schodziła sobie do tej fazy na dole, w przysiadzie już, to ją obracało w lewą stronę. No i po prostu zbadaliśmy. Dobra, teraz już nie jestem pewien, czy to była lewa strona. To już było jakiś czas. Tak, w każdym razie badając po prostu gdzieś tam odruchy, gdzie akurat ona trenuje z trenerem i on jakby też zauważył ten problem, ale ćwiczeniami nie był do końca jakby w stanie tego przetorować, więc przyszła na taką ocenę fizjo-fizjo. Więc przebadaliśmy sobie neurodiagnostyką poszczególne ruchy, no i okazało się, że jest zupełnie wyhamowany ruch dla lędźwiowego większego, co generalnie pokrywało się faktycznie z obserwacjami i ściągają do obserwacjami strony trenera. Indywidualnego lędźwiowego, tak? Jak tak, być. Tylko okay. Okazało się, że problemem był kolczyk w pępku, nie? Czego jakby nie dało się przetorować zupełnie ruchowo. Tak, no dobra, trudno. Tak? I oczywiście ocenialiśmy sobie to, żeby nie było, oceniliśmy sobie to też ruchowo, bo ona jakby sama zauważyła różnicę, że po wyjęciu tego kolczyka, chwilę przemobilizowaniu no, takiego zgrubienia i jakby blizny, która tam po tym kolczyku jest, no to od razu sobie poszliśmy na siłownię, no bo w gabinecie też mamy siłownię, wzięła sobie sztangę i zobaczyła, że faktycznie jest różnica i po prostu jej nie obraca, tak? Więc to było to, co mógł zrobić w pewnym sensie gdzieś tam terapeuta, oceniając bardziej tą strukturę na leżance, co było pewnie trudne do zauważenia po prostu w ruchu. Tak, więc jakby obserwacje były bardzo podobne tego, co nie działa, ale trudniej było po prostu znaleźć przyczynę. Tak, no bo bardzo często jest tak, jakby trenerzy widzą ruch, ale skupiają się na tym aspekcie już wykonawczym, tak? Czyli jest ten, a my też wiemy to, że jakby, żeby wykonać ruch, ciało musi czuć, nie? Jak ma zaburzone jakieś obszary po prostu czuciowe na skutek właśnie, czy jakiejś blizny, czy jakiegokolwiek urazu, no to automatycznie musi wytworzyć sobie jakiś tam rodzaj obejścia. No i teraz najczęściej stymulując coś, no i to nawet jest dosyć logiczne, tak? W samej swojej prostocie, więc jakby umożliwienie ciału sprawnego poczucia, czyli to co zrobiliście, już daje fajny efekt. No i teraz jakby jest czas na wprowadzenie znowu tego elementu motorycznego, czyli dokładnie tak. Wzmocnienia tego łańcucha, który się spartolił na skutek tej kompensacji. Bo ciało zawsze ucieka właśnie do tych strategii bezpiecznych. No i ja podobnie jak wy tutaj zawsze patrzę sobie, okej, nie? Obserwujemy sobie i jakby tego też staram się uczyć trenerów, żeby popatrzyli, że to, że ciało ucieka w którąś stronę, to z jakiegoś powodu ono się w tym momencie czuje tam bezpiecznie, nie? I warto jest zacząć obserwować, dlaczego temu ciału jest tak bezpiecznie, nie? I też właśnie w obrębie samej takiej diagnostyki, gdzie można ruchem potem właśnie zejść z kimś z leżanki, czy to nawet, myślę, że tutaj jakby nawet w takiej
diagnostyce fizjoterapeutycznej, zwykły test skłonu w przód, tak, z lekką rotacją, przy czym zobaczyć, jak ciało transferuje kręgosłup, jaka pozycja dla kogoś jest bezpieczna, bo dla jednego pozycją bezpieczną będzie zareglowanie się bardziej w przód o pochyleniu, dla drugiego w tył o pochyleniu, w jakichś konkretnych ułożeniach segmentów, no bo ciało kompensuje dużymi segmentami zazwyczaj jakieś konkretne rzeczy. No i teraz nam trenerom to będzie potem potrzebne, jeżeli chodzi o trening medyczny, do tego, że ja potem zaczynam od tych strategii bezpiecznych, czyli dla kogoś to będzie przodu pochylenia, no to zacznę od przedniego pochylenia i odpowiedniego ustawienia klatki piersiowej, czy nie wiem, tak jak właśnie byśmy sprawdzali, nie? Kogoś boli ten odcinek lędźwiowy, to zobaczmy, czy w jakiejś odciążonej pozycji ten ból znika, jest nadal, to spróbujmy zmanipulować najważniejsze segmenty. Najpierw linia centralna, czyli głowa i odcinek szyjny. Zobaczmy, czy to coś nie poprawia. Potem możemy sprawdzić zgięcie, wyprost klatka piersiowa, przodu, tyłu, pochylenie miednicy. Potem mamy kończynę dolną, no to możemy zobaczyć sobie na przykład rotację do wewnątrz, rotację na zewnątrz. Nie? I dzięki temu bardzo często, tak już z praktyki powiem, że już sama taka manipulacja tymi segmentami często przynosi ulgę, więc już mamy fajną informację i to już nas może diagnostycznie poprowadzić do jakiegoś segmentu, gdzie jest problem, ale też mamy fajną strategię do tego, żeby wyjść od jakiegoś bezpiecznego ćwiczenia, gdzie ktoś najpierw będzie mógł spokojnie wygenerować napięcie izometryczne, jakieś kontrolowane, czyli izometria fajnie, bo zaangażuje nie tyle, że sporo motoneuronów, ale oprócz tego będzie działać przeciwbólowo i też ta izometria typu właśnie, nie wiem, overcoming, czyli ktoś sobie reguluje tą izometrię, to jest takie, że mózg ma kontrolę, czuje się bezpiecznie i może sobie wrzucić, wiesz, jedynkę na mięśniach, czuje, że jest okej, dwójkę, trójkę i tak dalej, no i potem musimy wprowadzić ruchy, gdzie mamy napięcie i jakąś dysocjację. Czyli jeżeli to było zaburzenie idące bardziej z relacji, bo to zazwyczaj chodzi o relację, miednica i na przykład... To też matka, ojciec. Tak też może być, wiadomo, nie? Ale jak idzie nam zaburzenie takich czystych fizycznych, to już możemy sobie uczyć tej dysocjacji, że ktoś potrafi mieć napięcie i już wykonać jakiś drobny ruch rotacji wewnętrznej, zewnętrznej, zgięcia wyprostu i w ten sposób mózg zaczyna tolerować na nowo obciążenia, tylko w formie jakby jakiejś tam strategii bezpiecznej. No i często takimi prostymi formami my też jesteśmy w stanie obrócić bieg zdarzeń i temu człowiekowi pomóc i to trener też powinien wiedzieć, że nie powinien się niczego bać, jeżeli na przykład nawet jeżeli trafi taka osoba w jego ręce, spróbować w najbardziej odciążeniowych pozycjach już takich rzeczy i zobaczyć, czy coś znosi ból, czy jest w ogóle w stanie wygenerować jakąś taką pozycję i to też mu da duży sygnał do tego, dobra, jest grubo, koniecznie potrzebujesz tego i idziesz, tylko że musi wiedzieć też czego i kogo, nie? Mhm. To też jest kolejne. A kiedy my tworzymy też takie, bym powiedział, bariery między tym, nie mówimy czym, jaki specjalista się zajmuje, do kogo, z czym kierować, no to jakby trener mówi, dobra, odsyłam do specjalisty, ale sam nie wie, do kogo odesłać, idź poszukać sobie lekarza, nie? I się robi problem, nie? Tak, w ogóle jakby podsumowując tutaj, co powiedzieliście, to bo sytuacja jest taka, że do nas pacjenci przychodzą z tematem globalnym bardzo. Po prostu czuję, nawet ta dwubójska, tak, już nie będzie ból, to po prostu czuję, że moje ciało nie daje sobie rady przy, nie wiem, zejściu niżej z ciężarem, tak, gdzieś tam nad głową. Więc to jest taki globalny temat i sytuacja wygląda tak, że my możemy na początku zbadać ją globalnie, trochę zobaczyć sobie rzeczywiście, jak to wygląda. Czy jak przychodzi pacjent z bólem lędźwi, no to też jakby duży temat. Pacjent nie mówi, że boli mnie, jak robię skłon, bo mam niewydolny czworoboszy lędźwi i wtedy po prostu kompensuję lędźwiowym, a że w lędźwiowym biegnie nerw udowy, to czuję ból w kolanie, no nie? I, no, nie dzieje się, tak? Więc przychodzę z globalnym tematem i my powinniśmy, moim zdaniem, zbadać ich tak bardzo globalnie i później sprawdzić jakby jakieś takie jednostki lokalne, czy poprzez ruch, na przykład, który gdzieś tam ty proponujesz, tak, że bezpieczne tutaj w jakichś warunkach stestować to i potem rozszerzać na przykład to na obwód bardziej, coraz bardziej. No takie, wiesz, ruchy, które są najbardziej potrzebne ciału, żeby zobaczyć, jak te relacje w głównych segmentach się odbywają, nie? Tak. Czy miednica z klatką się komunikują w jakikolwiek sposób, czy raczej jest i tu beton, nie? Tak, a później na przykład albo stosować sobie, tak jak tutaj macie wspomnienie, pod kątem poszczególnych testów nerwomięśniowych, albo innych testów, bo tych testów jest dużo, tak, po prostu korzystam z nerwomięśniowych, ale można zrobić to inaczej. Aczkolwiek po prostu to jest dobre, fajne narzędzie, żeby rozbudować swoją bazę, więc jakby, nie wiem, ja
Ale to się super uzupełnia, nie? Bo tak. Znaczy też, żeby, no właśnie, bo tak też nie opowiadałem jakby o całej tej wizycie u niej, jakby zakresy ruchomości i tak dalej. Tak. Też sprawdziłem, tak. Ale u niej akurat to było bardzo, bardzo w porządku, mhm. Nie? Nie było się do czego doczepić, bo też tutaj akurat pani mówiła, że... Więc była aktywna, młoda, miała duże możliwości adaptacyjne prawdopodobnie, no, żywienie tak, się super pracuje. Tak, więc generalnie też żadnych większych urazów, mhm. Niczego takiego, co by mogło, też zazwyczaj właśnie jak pacjenci mówią, że nie mieli żadnych urazów i że zakresy ruchu są dobre, bo oni trenują, to bywa bardzo różnie, nie? Tak. Ale akurat u niej znaczy, to było spektakularnie. W poprzednim roku, tak? Tych dużych urazów. Więc to zawsze z przymrużeniem oka, ale jakby takie wszystkie bierne i czynne zakresy ruchomości w stawach, no to też jakby tutaj sprawdziliśmy i to było zupełnie okej. Okay. Mhm. Tak, ale to, co chciałem powiedzieć, że jakby przychodzi pacjent z globalnym tematem, więc my powinniśmy go zobadać globalnie, później zobaczyć, okej, rzeczywiście jest niefajnie, czyli jakie lokalne jednostki są zaburzone, że tego ruchu globalnego albo ten ból globalnie występuje i później wprowadzać znowu lokalny ruch, a później znowu globalny i wyprowadzać, bo na przykład dużo też rzeczy w treningu na przykład kończy się na takich bardzo lokalnych ćwiczeniach i jakby nie rozbudowują tego na to, że jednak ten ruch powinien być taki złożony, fajny, angażujący większość ciała. Tak. Czyli jednak martwy ciąg. Nie no, jakby finalnie jakiś globalny ruch, który jest potrzebny, nie? To jest bardzo ważne jakby w życiu. To jest potrzebne. Jakby... No tak technicznie martwy ciąg aż tak bardzo, że to nie jest potrzebne. Nie, no spokojnie, żartowałem. Bo jednak wiesz, jednak nie używasz tej samej techniki, co pewnie znowu mnie raz jak ktoś obrazi przy podnoszeniu butelki z 5 litrami wody. Nie używasz tej techniki jak martwym ciągu. Nie, bo to jest wiesz, jakby... Staram się nie. A są tacy specjaliści, że widzieli... Wiem. Źle siedzisz, masz tutaj z martwy ciągu. Idziesz na zakupy, to bracing i schodzimy, nie? Wiąże buta. Tak, oczywiście w pasie. Tak, w pasie, nie? Z opaskami na kolanach. No i... W ogóle w taśmach zawiązany. Tak, ale trochę tak... Jeszcze... Z amoniakiem. Ale już oczywiście... Jestem gotowy na zakupy. Mocno przekoloryzowany. Ale zobaczcie, że czasami naprawdę jest tak, że ta fizjoterapia jest komiczna. Tak, bardzo ale no, często. Bo zobacz, bo to chodzi o to, żeby... To jest jakby logiczne, że okej, jakby zaczynamy od ćwiczeń łatwych w odciążeniu, izometrycznych, żeby nie było bólu, żeby tkanka się mogła adoptować, ale jakby to nie, na tym nie jest koniec, nie? Jakby ten człowiek z takimi półruchami w życiu jakby no, podbiegnie, zeskoczy z czegoś, no to już jest problem, nie? Bo ta tkanka już sobie z tym nie poradzi. Tak. Więc finalnie musimy dojść... To nie było przećwiczone. Nie było przećwiczone, nie? A to tylko stópka, gumka i to sprawy, nie? No, ale wiecie co, ja myślę, że oprócz to, właśnie to jest fajne podejście, ale mi w fizjoterapii bardzo często brakuje takiego ogólnego zrozumienia i na przykład dopytania tych ludzi troszeczkę o takich ich po prostu jakby zasoby życiowe, czyli jak oni funkcjonują. Tak, no. I to często na przykład jak ja zadaję pytanie pacjentom, to oczywiście oni nam dziwnie patrzą, nawet jak pytam o tematy związane z regeneracją, ze snem i tak dalej. I się okazuje, że mimo tego, że ktoś tam chodził na tą fizjoterapię lat 5, to okazało się, że on po prostu ta terapia nie szła do przodu, bo ten pacjent no, nie ma zasobów, jakbyśmy to nie nazwali, powiedzmy sobie tej jakiejś energii witalnej, tak? Albo po prostu no, chęci do życia po prostu. I nie jest wyedukowany na ten temat. Nie jest wyedukowany na ten temat. Ja w ogóle nie wie, jak ugryźć, a naprawdę jak macie pacjenta bólowego, który po prostu nie jest w stanie przespać dobrze nocy od lat 5, to można zapomnieć o efektach heja. Po prostu nie ma ich, koniec. I tu nawet nie ma co się wywodzić specjalnie. Po prostu tak działa świat. No tak, no każdy z nas ma jakąś baterię, nie? To jest jak z telefonem, nie? Jeden jest z iPhone'em mini, jeden jest z iPhone'em normalnym, drugi jest Pro Max. No, na wiele rzeczy nie mamy wpływu, ale jak przychodzi ci mini, który w ogóle ma zużytą baterię, bo nie podładowuje jej w nocy w ogóle. Tak, ale tak... myślisz, jak już uderzę, że może być takim iPhone'em mini i po prostu nigdy nie będziesz Pro Maxem? Znaczy możesz boostować jakby, wiesz, starać się, nie? Bo... Ale nic z tego nie będzie. No coś będzie, nie? Może wiesz, na przestrzeni lat. To jest właśnie to porównanie, którego ostatnio używam też do tłumaczenia, na czym polega terapia, że jeśli masz po prostu 1% baterii i próbujesz sobie wrzucić aktualizację, to on ci się po prostu wyłączy w trakcie i nigdy nie zrobisz tej aktualizacji, nie? Musisz najpierw
cyk do prądu i dopiero ale trochę tak, bo podładujesz, to coś z tego będzie. Właśnie z tą baterią jest, ja też uwielbiam to porównanie, bo jakby ludzie to w ogóle łapią, no i też rozumieją, zaczynają rozumieć, co ma wpływ na to ładowanie, nie? Że w sumie ten sen to trochę ważny jest, nie? I tam zaczynają tłumaczyć, co tam się może dziać i tak dalej. I ja mówię, no i widzisz, a ty przychodzisz na przykład do mnie wieczorem i masz na co dzień tylko 20% do wykorzystania, w pracy zużyłaś już 15, dziecko ci zużyło 10, przychodzisz tutaj no właśnie na tym 1%, nie? No to mamy trochę abstrakcję, jeżeli chcemy coś zmienić, nie? Na razie musisz na terapii nawet cię podładować trochę, tak na dobrą sprawę, wiesz? Więc, ale ludzie dzięki temu zaczynają łapać, że o, regeneracja ma sens, tylko że znowu to jest jakaś rozmowa i ja się spotkałem z tym też, gdzieś tam ktoś mi zadał, to ile u ciebie trwa to całe to pierwsze spotkanie i tak dalej, bo ty tak widzę, że dużo gadasz, a ja mówię, bo im więcej się nagadam na tym pierwszym spotkaniu i wyedukuję tą osobę, tym ona mi dużo lepsza i fajniejsza przychodzi na kolejne spotkanie i tak dalej, bo jak tego nie zrobię, no to jest kicha, nie? W perspektywie czasu to się opłaca. Tak. No tak. No tak, no. To zdecydowanie. No tak, 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 tak. Znaczy ja ogólnie na terapii, zawsze na pierwszej terapii coś robię, ale czasami na to jest 10 minut, czasami 15, czasami pół godziny, ale po prostu jak to się mówi, ja teraz rozumiem pacjent wyedukowany zdrowiej szybciej. I to nie do końca to, że ja mu mówię, że teraz rozciągam mięsień tak i owaki, tak, to tak, nie tak. O taką edukację chodzi, tylko właśnie o to, co choćby tak, żeby on zrozumiał jakby jakie są cele, bo na przykład jak ktoś mi powie, że bolą go plecy i to jest jego ważny temat, a potem powie, że na przykład opcja numer jeden pacjent na przykład, że on nie pamięta od 5 lat, żeby się dobrze wyspał, albo pani numer dwa, ona się wypróżnia raz na 10-14 dni. Mocny temat. No mocny to był mocny temat. No to ja w tym momencie ten w ogóle, brzydko mówiąc, jebać ten ból pleców, jej, no nie? No. Tylko są inne priorytety. No są inne priorytety. No tak, bo inaczej z tym kręgosłupem się może nie udać. Tak, tak, tak. No, wyobraź, a jednocześnie ona przez te 14 dni je. Nie, no ja się domyślam. Więc sytuacja, ja zawsze na takie porównanie daję, to ona nie jest fajna. Ostatnio na kursie Nitur o tym rozmawialiśmy, że wyobraźcie sobie, że na przykład wrzucacie po prostu przez 14 dni do kosza jedzonko, zalewacie ten koszyk jeszcze wodą i on się jeszcze tak mieli, taka pralka i wyjeżdżacie na wakacje. I wracacie po 14 dniach. Jak jest w domu. Zaczyna i tak jest w jelitkach tutaj. No i wiecie, to jest jakby jedna sprawa, więc warto wiedzieć, bo niektórzy po prostu pacjenci stwierdzą, ok, dobra, może ten wieczorny trening nie jest dobry, albo może coś zrobić, żeby spać, bo się okazuje, że scrollowanie na przykład Instagrama na noc 2 godziny przez sen jest dobrym pomysłem, ale też może się okazać, że oni starają się trochę, ale mimo tego i tak te baterie mają wyładowane, bo są jakieś czynniki, które te baterie wyładowują i oni o tym nie mają żadnego pojęcia. Tak, 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 tak. No więc im więcej pokażesz ludziom tych możliwości, jakby co ma wpływ na ciało, jak reaguje, no to dzięki temu też ci ludzie nawet później, jeżeli poradzicie sobie z problemem i na przykład coś się wydarzy, to oni też przychodzą, już są bardziej świadomi, bo powiedzą, panie Patryku, bo trochę wiem, co spieprzyłam, nie? I ty już wiesz przynajmniej, w którą stronę z taką osobą uderzać, nie? Albo przynajmniej jakiś taki, powiedzmy, jakąś prewencję w swoim życiu stosuje, żeby dbać o to wszystko, nie? Bo no, tak czy inaczej, żeby terapia miała sens, no to muszą się dokonać jakieś zmiany, które często nie są wygodne. Plus, no, terapeuta musi wymyśleć też, wesprzeć pod kątem takim wymyślenia, jak można by było to w jakiś sposób tutaj wdrożyć, nie? Więc czasami i powiedzmy trochę skille komunikacyjne, trochę skille takie kreatywne, powiedzmy życiowe tutaj są przydatne, no i trochę skille takie ruchowe, tak? Bo znowu wracając do zadań domowych ruchowych, to też nie musi być, że ktoś musi, nie wiem, przychodzi ktoś z barkiem i musi ćwiczyć na bark na siłowni jakieś tam, cisnąć sobie wyciskania i tak dalej. Miałem jedną podopieczną, no i dla niej masakrycznie ważny był rower. I ona jakby do tej pory wszyscy jej tam zabraniali jeździć na rowerze, bo tam ją boli bark i nie powinna i tak dalej, a dla niej na jej psychę to tak działało, że ona przyszła wystraszona. Ja mówię, ale jaki jest problem jechać na rowerze i zrobimy sobie po prostu takie zadanie. Ustawiasz sobie tam ten swój stoper i robimy sobie, jedziesz sobie i robisz sobie taką izometrię. Hop, 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 zatrzymasz się tam na postoju, masz gumę w tym, to sobie jeszcze tylko zrób to, nie? I masz rower z tym. Jeżeli będzie... Ja nie wziął... Ale ona tak zrobiła, nie? I mówi, naprawdę? Ja mówię, jakby, jaki jest problem? Jeżeli będzie coś, co jakby powoduje ból na rowerze, pomyślimy nad zmianą ustawień, bo rower też można trochę poprzesuwać, poustawiać kierownicę, siadełko i tak dalej. Zobaczyć, co, dlaczego tam ewentualnie jakby na to działa, ale jakby nie widzę innych przeciwwskazań. Jakby to tylko i wyłącznie z wielu względów będzie na plus, nie tylko
psychika, metabolizm, wszystko inne i tak dalej. Tak, jakby tak. Super, nie? Ale wiecie co, to jest taki ciężki. Wiele razy spotykałem się z takim tematem, że ktoś mi przychodzi i pyta się, czego nie może robić? Jakby to jest takie główne pytanie, czego nie może robić? Proszę pana, po prostu ma pan powyżej 18 lat i nie będę pan nic zabraniał. Ale to znaczy, że to nie jest tak, że on sobie to wymyślił, tylko prawdopodobnie dużo osób no, dużo zabraniało. Tak, że ty nie iść na rowerze, a ty nie możesz biegać. Ostatnio ktoś wrzucił jakieś screena chyba z wypowiedzi lekarza jakiegoś, który Marek osobisto robił, to chyba ona musi odwracać, ale nieważne. Robił Marek osobisto jakby swoją jakoś tam na social mediach i było tak, że jakbym chciał mieć więcej pacjentów, to bym wszystkim polecił bieganie. Bo dzisiaj coś większość... Coś było takiego, nie? Większość pacjentów po prostu trafia do mnie po bieganiu, także powodzenia. I to znaczy, że on prawdopodobnie też zabrania ludziom biegać, to niektórzy już przyjdą i mu prowadzą kotką, bo o nie, bieganie jest dla pana. I dużo osób jakby oczekuje trochę od tego, że my im będziemy zabraniali jakieś rzeczy i... Znaczy wiesz, jest to bardzo taka wygodna i bezpieczna odpowiedź, no bo jeśli kogoś tak, no, boli jak biega, ty zabronisz bieganie i zrobisz byle jaką terapię, to nie boli, nie? Tak. Jesteś skuteczny. Jesteś skuteczny, tylko pytanie, czy to w ogóle o to chodzi. No wydaje mi się, że my powinniśmy szukać rozwiązań, żeby człowiek się ruszał jak najwięcej ogólnie, nie? A czujecie się trochę tacy life coacha bardziej niż tak terapeuci? Ja mam takie wrażenie, że to idzie w takim kierunku. Znaczy, a to znowu. Powstaje coś takiego w Stanach, nie? Że tak. Lekarz lifestyle'u, lekarz zdrowego stylu jest życia. Jest nawet taka specjalizacja, bym powiedział. Ona nie jest jakby taka oficjalna. Oficjalna, ale są takie kursy, bardzo długie też, gdzie jest właśnie od lifestyle'u, lekarz od lifestyle'u. I to jest jakby fajne. Tak mi się wydaje, że to jest jakby idzie w dobrym kierunku, bo sytuacja w tym momencie, jakbyśmy poszli do, załóżmy, ortopedy i byś stwierdził, kurde, chcę mieć kręgosłup. Jest dobrze. Ale chcę mieć kręgosłup w dobrej formie, więc do lekarza ortopedy pytam się, panie doktorze, co ja mam zrobić, żeby było tak dobrze jak teraz? A powie, idź mi pan stąd i przyjdź, jak będziecie napierdzielało. No, nie mogę pana pokroić, niestety. Tak. No idea. Albo wstawimy taką szynę. Więc profilaktyka do końca nie istnieje w tym kierunku. Natomiast oczywiście ludzie nie przychodzą często do nas po taką radę, że jest super i chcieliby jeszcze lepiej. Może do ciebie, nie wiem, może do ciebie przychodzą, tak? Ale ogólnie to już zazwyczaj są też ci, którzy zostali naprawieni i oni mówią, okej, czy ja mogę jeszcze lepiej coś zrobić? Nie? I oni zostają na dłużej zazwyczaj, nie? To tak, bo to też jest... No właśnie częściej się to zdarza gdzieś pod koniec jakiejś terapii, jak ktoś już zaczyna zauważać, jak... Gdzie jest w ogóle sufit, nie? Tak. Bo jak ci się cały czas masz różne problemy i się okazuje, że na przykład, no wiesz, ktoś przychodzi do nas, bo go boli lędźwiowy, a my właśnie przy okazji gdzieś poruszamy tematy, wiesz, snu, jakieś w ogóle takie troszeczkę dookoła dotyczące ładowania tej bateryjki i się nagle okazuje, że nie dość, że kręgosłup nie boli i jeszcze w dodatku dzieją się inne dobre rzeczy, to jest takie nagle, nawet jakby nie wiedziałem, że można się tak dobrze czuć, więc... Hello, to może damy jeszcze radę coś innego zrobić, żeby to było lepiej. I później ktoś się jara, bo zaczyna wierzyć w siebie i tak dalej. Nie? Tak, przyjmuje pan kobiety, bo moja żona też by się przydało. Bo teraz, wiesz, jestem taki, wiesz, ławno, nie, w ogóle dawaj, jedziemy z tematem, a ona mnie zwalnia. Więc... No, to jest... Ale panią zrobi albo rozwód. Żartowałem. Trochę bym powiedział, że ten zawód też można nazwać takim konsultantem zdrowia. Bo też jest takim pomiędzy wszystkimi, więc dobrze jest jakby ludzie zaczynają, to jest tak jak kiedyś, nie wiem, powinien być lekarz rodzinny, który powinien konsultować, co jest jakby... Całą rodzinę i tak dalej. No to teraz jakby powiedzmy w okolicy właśnie fizjoterapeuty i trenera pojawia się takie coś, że pierwsze przychodzą z zapytaniem, czy coś można z tym zrobić, to by była ta okolica. A jeszcze jak się dowiadują, że o tutaj właśnie jakiś temat snu, jedzenia i tak dalej, że to ma wpływ i słyszy to od nas i to wie, że my możemy go na przykład gdzieś pokierować. No i to jest taka im więcej człowiek wiedzy zdobywa, to wie też, gdzie, do kogo rozsyłać, co z czym może być powiązane. No i to jest taka, no takie gdzieś coś po środku, nie? Więc dlatego taka nazwa konsultant zdrowia przychodzi mi do głowy, bo znowu zarządzamy raz, że baterią tej osoby, dwa, strategiami powiedzmy ruchowymi, strategiami działania ciała, Więc jesteśmy w stanie dostrzec, co nie działa, tak? Czy to ta bateria nawaliła, czy to gdzieś tutaj mechanicznie coś nawaliło, a jak nie, no to ewentualnie jakaś dalsza diagnostyka, nie? Mhm.
Tak, znaczy wiesz co, konsultant nie brzmi zupełnie dobrze, ale lifestyle coach jest... Nie brzmi jakoś tak sexy, nie? Nie brzmi sexy, no jest tym konsultantem. Ale jeśli chodzi o taką definicję tego, co to miałoby być, to nieźle. Tak, i to jest... Wszystko po angielsku brzmi, po prostu jakoś lepiej, nie? Zwanie lepiej, po prostu... Lifestyle coach. No, neuroterapeuta, neurotherapist, lifestyle coach. Neurocoach. Neurocoach. Nawet to się kiedyś znudzi. Nie, to się nigdy nie znudzi. To jest, jak ustaliśmy po prostu kolejną nazwę z neuro, to Maciek się pyta, czy to się znudzi. Nie. Nie ma szans. To jest po prostu zawsze, jak dodasz coś słowo neuro, to jest fajne. Oczywiście trochę oklepane to się zrobiło, dużo osób tak robi. I rzeczywiście jest dużo skamów w tym wszystkim różnych. Ale... No rzeczywiście, no bo jakby to, co teraz jakby mówimy, no nie, że mamy pacjenta bólowego i się okazuje, że na ten ból wpływa to, jak on w ogóle funkcjonuje, czyli jak on te baterie ładuje, a na baterie ładowanie to ma wpływ na to, co on je, jak on się wysypia, w ogóle o czym on myśli bardzo często, jakby różne takie rzeczy te baterie zużywają i plus docelowo, jak on się rusza, czy się rusza, w ogóle jak wygląda jego lifestyle cały, więc tak naprawdę jakby układ nerwowy jest takim fajnym wyjściem, bo dlatego, że jakby moglibyśmy też być po prostu hormonalnymi terapeutami, bo to w sumie byłoby to samo prawdopodobnie, no nie? Jakby, bo nie to jest jakby coś co bardzo całościowego, bo jak myślimy w kategoriach jakby układu narządu ruchu, no to nie jest takie tak super całościowe, ale jak myślimy w kategoriach układu nerwowego, no to rzeczywiście jest tak, że myślimy w kategoriach wielu rzeczy. Tak, dotykam wielu rzeczy. Nie zawsze jest jakby przyczyną problemów, to nie jest tak, ale rzeczywiście ma on wpływ na wszystkie procesy, które się dzieją. I gdzieś tam pośrednio można na niego... Na pewno je ze sobą łączy. Tak. To akurat... Nie wiem, gdzie on by mógł nie docierać. Nie? Dobra. Możemy pomyśleć, czy są takie miejsca, ale to może... Może komuś coś panie, to zakończymy to w komentarzu, tak. W komentarzu. Dajcie znać po prostu, gdzie nie dociera układ nerwowy. Na co nie ma wpływu. Może są takie obszary. A ktoś na to powie teraz... Chrząska stołowa. Bam! I co, Maciek? Włos. Końcówka. Paznokieć. Bezpośrednio do nich nie, ale pośrednio jak najbardziej tak. No. Wiesz, do chrząski gdzieś tam pośrednio to też nie. Dobra, słuchajcie, czy jest coś jeszcze, co wam na przykład bardzo często w różnych miejscach brakuje pod kątem terapii z pacjentem bólowym? Oprócz tego, co zostało wspomniane. Co ty jeszcze robisz takiego z pacjentami bólowymi, czego inni nie robią i chciałbyś, żeby robili? Ja chciałbym, żeby też na przykład zbadali brzuch. Blisko odcinka lędziowego. Blisko. Tak, wczoraj w ogóle też pracowałem sobie z tutaj prawdopodobno moją nową asystentką i była moja pacjentka przyszła, którą widzieliśmy się naprawdę dużo razy. Dużo razy się widzieliśmy, no bo jest dobrze, jest coraz lepiej. Ale ona miała w ogóle takie ciekawy problem pod kątem bólu lędźwi i bólu szyi, była prawie pod operacją i jednocześnie miała całą masę problemów trzewnych wtedy w zdęciowo-zaparciowych mózgowych i wyobraźcie sobie, chodziła do różnych specjalistów, terapeutów, lekarzy i tak dalej i byłem pierwszą osobą, która zwróciła uwagę na jedzenie. No, ciekawe. Ja, mi się to nie mieści w ogóle jakby... Bo my jesteśmy trochę w swojej bańce. I ja wiem. To jest taka abstrakcja, ale to się dzieje jakby w szerszej populacji, mi się wydaje, że bardziej mniejszościowe jest to spojrzenie, o którym sobie tutaj gadamy, bo my tak bardzo dużo czynników bierzemy pod uwagę, a człowiekowi prościej jest jak a masz ten lędźwiowy, opracujesz lędźwiowy, jakoś to będzie, nie? A to nie jest tak, że ludzie chcą mieć fajne efekty terapeutyczne? Na przykład to nie jest tak, że robisz rzeczy, które chcesz, żeby ci wychodziły? Tak nie działa świat? Nie, no, chcesz mieć technikę, która naprawi wszystko, nie? Jedną technikę i daj mi technikę na lędzie i będzie dobrze, nie? A kiedy nawet, wiesz, tak czysto mechanicznie, nie? Ludziom się nawet nie chce spojrzeć na to, że w zasadzie no jakby transfer sił, który przechodzi przez odcinek lędźwiowy, to jest tego masę ruchów tak naprawdę, które transferujesz. Ręka, noga, Tak. No głowa. I teraz zobacz, jak miałeś jakiś zestaw kontuzji, urazów w różnych miejscach na obwodzie, nie? No to w pewnym momencie nawet ten lędźwiowy traci jakby zdolności kompensacyjne, nie? I ten obszar się wyczerpał, powiedzmy bateria tego obszaru się wyczerpała do możliwości kompensacyjnych i teraz wiesz, dojdzie jeszcze coś, być może
potocznie zawianie, nie? I czy ale... ktoś poskacze na baciacie i nagle wszystko co... do dupy, nie? Bo to, jakby nie ma, wiesz. To jest taka sytuacja, ale zobaczcie, to jest taka sytuacja, gdzie na przykład, oczywiście zaśmialiśmy się, ale wiemy o tym, że okej, może tak być, że kogoś może zawiać. Wiecie, że jest... Zaraz znowu będzie kolejny taki komentarz, że jakie zawianie, pamiętasz? Ale nie jest... Ktoś już nam kiedyś napisał na YouTubie, ja już wam mówię, że o co nie ma zawiania. Słuchajcie, ej, tak, używamy też różnego rodzaju skrótów. Tak, uwaga do wszystkich głąbów, tłumaczę. Chodzi o to, że na przykład jest czynnik termiczny. Jest wiosna, zrobiło się ciepło. Ty mówisz, odsłonię lędźwie. Dużo dziewczyn tak myśli, no nie? Jakby, albo ja idę na rower. Mhm. I się okazuje, że jest to pewien czynnik stresowy. Przy na przykład niskiej temperaturze co się dzieje? Tkanki się obkurczają, ukrwienie się zmniejsza, a tam już i tak jest kiepsko. Tam jest kiepsko. Więc jak my, powiedzmy, nie powinno tak być oczywiście, że to jest bardzo mało być stresowy i ta reakcja z poziomu ciała jest zbyt wygórowana, bo jak powiedziałeś, lokalne baterie dla krążka lędźwiowego się wyczerpały. No i się okazuje, że taka pierdołowata rzecz, jak uwaga, o wiatr zawiał mnie, albo klima po prostu, ale znacie tematy, że siedzi sobie 10 osób w biurze, wieje klima na wszystkich i jedna, tylko jedna, Boże, zniszczyło mnie. I słuchajcie, jakbyśmy tą osobę, która po prostu w tym momencie klimatyzacja zniszczyła życie, zrobili z nią dokładny wywiad, to u niej jest kiepsko. U niej jest kiepsko. Życie zostało już wcześniej zniszczone. Tak, ona już miała życie tylko pod dywanem zamiecione. Tak, więc jakbyśmy to pytali o problemy. Bo bardzo często pacjenci mówią, że bardzo ich teraz boli szyja, bo źle spali. Tak. Tam się, ja tak często źle mówię, że jeśli po prostu krzywe spanie jest w stanie zrujnować twoje zdrowie, to no, trzeba średnio przemyśleć trochę swoje życie. Na pewno było. Zdrowy człowiek kładzie się w stodole na klepisku, wstaj wypoczęty. Naprawdę, tak jest. Nie trzeba się obkładać poduszkami. Bo niektórzy no tak, mają. To no jak po naprawdę. Prostu trzeba o tym pomyśleć. Jak duży potrzebujesz bodziec, żeby cię zniszczył? Nie? Tak. Jeśli to jest poduszka nie tej grubości, to jest źle. To jest kiepsko. No. Jest kiepsko. Tylko po prostu z tą osobą trzeba usiąść i sobie zrobić dobry wywiad, przegadać i znaleźć elementy, które po prostu obciążają, bo naprawdę ludzie mogą nie wiedzieć, które nie, rzeczy. Nie, no oczywiście, dlatego to nie jest tak, że teraz się śmiejemy, tak, więc nie siedzę z pacjentem tak, w gabinecie. Tak. I masz beka, to mam beka. Rozmowa jest. Co, poduszka? I bierzesz go tam poduszką. Tak. Teraz cię zniszczę. I wiesz, on się kładzie na leżankę i mówisz, nie za mała. Może podwyższyj trochę, tak? Bo zaraz się rozjebiesz. Nie robimy tego, ale po prostu ja rozumiem te procesy, więc nie śmiejemy się z tego, bo po prostu tak może być. Tak może być, jeżeli po prostu jesz na przykład za twarde jabłko i w tym momencie zniszczyło to twój staw skrążeniowy, to znaczy, że wcześniej już było kiepsko i na pewno były klikania, strzelania, bóle głowy, napięciowe problemy, być może, nie wiem, widziałeś w lustrze, że otwierasz żuchwę i ona tańczy po prostu baciatę na boki. Już wcześniej było kiepsko, tylko trzeba takie rzeczy wyłapywać wcześniej. Dlatego, słuchaj, o, to, czego mi brakuje ewentualnie, to jest to, że jest ból, my próbujemy coś z tym zrobić bardzo często, ale ten ból już jest bardzo daleko w całym tym łańcuchu. Czyli po prostu dużo rzeczy działo się wcześniej, na przykład ten lędźwiowy już nie miał możliwości kompensacyjnych i bach, czerwona dźwignia zaciągnięta typu zrób coś, bo już nie mam pomysłów na te dziadostwo, co się dzieje dookoła. Tak, bo tu ręki problem, tu noga, tu głowa, tu szyja, tu coś w lędźwiach i tak dalej, więc takie zrozumienie tematów i po prostu jak ludzie na przykład śmieją się z takich rzeczy, typu wiesz, jakby kolczyk czy coś, to po prostu jakby no, trzeba sobie przysiąść i po prostu próbować być może tą wiedzę z różnych dziedzin połączyć trochę. Trochę tak. No i też wziąć pod uwagę, że to jest często wiele właśnie takich różnych czynników, bo ktoś może pomyśleć, że bierzemy tylko takie odjechane rzeczy pod uwagę, ale to jakby to wychodzi jakby z całości tego, z całego procesu, powiedzmy. I to nie jest tak, że uznajemy to, że za pewnik jest za każdym razem, to będzie to i za każdym razem no, ten, tylko że jakby poddajemy to, jest hipoteza, trzeba ją sprawdzić, stwierdzić, a że jakoś się okazuje, że jest dużo lepiej, no to dlaczego w to w nie iść? Bo pewnie nie to... Nie mam na to badań, proszę założyć z powrotem ten kolczyk, wracać do... Tak, więcej robić siłę. Ale ona... Jeszcze jeden kolczyk, proszę. Ale ona ćwiczy dwubój siłę, ona pewnie ma dużo siły. Nadal za mało siły. Za mało siły dalej. Dalej, więcej siły. Więcej siły na lędźwia. Więcej ciężaru i jakoś pójdzie. Ekscentryka na lędźwiowy. Większe obciążenie.
Na szczęście ma bardzo dobrego trenera, który nie wyszedł z takiego założenia. Super, fajnie. Tak. I to jest jakby ciekawy temat, bo jakby moje na przykład jakby takim odbijaniem piłki od po prostu tematu badań, to jest tak, że znaczy słuchajcie, jakby mamy tych badań coraz więcej i jednocześnie wprost proporcjonalnie do ilości badań i po prostu idzie ilość osób chorych. Coś się zwiększa, nie? Czyli znaczy, że coś jest nie tak. Coś jest nie tak. Trzeba po prostu wziąć poprawkę i być może po prostu, na pewno jest tak. Ale wiesz co, bo to jeszcze jest drugi temat, że jakby okej, jak mamy ludzi, którzy tak bardzo mocno tymi badaniami nas tutaj stręczą na Instagramach i tak dalej, no to dlaczego jakby nie próbować spojrzeć trochę szerzej, nie? Jakby to nie kosztuje często nic. Za bardzo. Nie poddajemy kogoś wielkiemu ryzyku, wyciągając mu kolczyk w żaden sposób. I dlaczego nie patrzeć na jakieś takie różne rzeczy i zobaczyć, jak się ciało zachowuje? Nie? Bo jakby nowe odkrycia dzieją się poza pewnymi strefami. No i niestety, nawet jak patrzymy sobie na stare, dawne czasy, nie? Wzięlibyśmy takiego Tesla, nie? Który świetne rzeczy kiedyś odkrywał, no ale niestety umarł w samotności. Nie? Tak, ostatnio właśnie gadałem sobie ze znajomymi tutaj, to trochę określili, że jakby, bo sytuacja jest taka, że na przykład dostajesz jakieś narzędzie, robisz to i mówisz, kurde, jakby, no ma to sens, ale może jest to trochę za świeże, jakby czasami, żeby jakieś duże zmiany wydarzyły się, to lata, tak, potrzeba po prostu lat i są osoby, które wchodzą to pierwsze, są osoby, które gdzieś wchodzą dalej i tak naprawdę większość metod, które na początku gdzieś się pojawiają, to nie mają wcale łatwo na samym początku. No tak. Bo się okazuje, że niszczą trochę światopogląd i na przykład ja jestem osobą, która lubi być wyznana strefy komfortu pod tym kątem, że okej, mogę, to znaczy, że mogę robić coś lepiej, to znaczy, że jakby wiadomo, że nie jestem alfa i omegą, więc ja bardzo lubię wychodzić z pozycji ucznia i jak są takie nowe szkolenia, które po prostu niszczą mi głowę, to jestem pierwszy na nich i mówię, okej, idę w ciemno, fajnie będzie. Ale dużo osób jakby nie lubi tego, w sensie, że kurde, znaczy, że co, ja tym razem nie pomagam. No nie, no pomagałeś, tylko można być, może zrobić to lepiej. Prawdopodobnie też każdy miał osoby, które nie poszły mu do końca na terapii. No, do tej pory każdy tak ma, że no nie ma 100% skuteczności. Zwłaszcza, że to idzie często też jakby w parze z bezpieczeństwem, nie? To jakby nie robimy takich szalonych eksperymentów pod tytułem dobra, od dzisiaj to po prostu wszystkim nacinamy tętnicę i zobaczymy, jak stracą połowę krwi, to może będą lepiej dźwigać na przykład, czy coś. Tylko tak jak tutaj mówiliśmy, no wyjęcie kolczyka, no nic się złego nie stanie. Najwyżej po prostu to no nie zadziała, nie? Więc pytanie jest, czy bezpieczniejsze jest powiedzieć pacjentowi, że spróbujmy bez kolczyka i po prostu zobacz, jak się będziesz czuć i poobserwujemy poprawę czy coś, czy powiedzieć, że wiesz co, no dźwiganie to jest w ogóle nie dla ciebie, weź może iść na spacer. Tak, no. To jakby pytanie, znaczy, zbić odpowiedzialność. Czym więcej tutaj no, będziemy ryzykować, tak? Zniechęcić kogoś do ruchu? Tak. No. Czy niech, no trudno, no. No najwyżej jeszcze będzie bez kolczyka chodzić. Dokładnie. Tak. Najwyżej się uda. Co się może wydarzyć? No co się może wydarzyć? No, się i Tesla nie miał fajnie i na przykład Kopernik też nie miał kolorowo na początku. Ale widzisz, bo to jest jeszcze to, że mamy osoby, które wiesz, jest grupa osób, które wiesz, chętnie pójdzie, będzie testować nowe rzeczy, spróbuje tego. Bo, wiesz, ja uwielbiam też pójść na jakiś kurs i dzięki temu mogę zweryfikować tą wiedzę, spróbować, zobaczyć, czy to ma sens, czy to nie ma sens. Zawsze mogę przecież to odrzucić albo skonfrontować w jakiś sposób. Są na pewno rzeczy, z których się wycofywaliśmy, nie? No tak. Ale musisz wejść w nie, żeby się móc wycofać. No, musisz, nie? Musisz sprawdzić, bo inaczej ciężko jest no, jakkolwiek się wypowiadać na jakiś temat, nie? Tak. No i, znaczy nie wszystkim to przeszkadza, może się wypowiadać bez poznania tematu. Tak, no, oczywiście. Tak, to mi trochę przeszkadza, ale... Głównie tak to wygląda. No tak. Znaczy fajnie się pośmiać czasami, wiesz, tak typu nie znam, to się wypowiem, jest zabawnie. Tylko, że mamy jeszcze innych ludzi, nie? Mamy takich ludzi, którzy na przykład mogą być naprawdę łebscy i mogą być dobrymi terapeutami, którym taką negatywną narrację możemy zrobić krzywdę tak naprawdę. Bo ich ta narracja dojedzie i oni zamiast próbować, oni tak naprawdę będą coraz gorsi w swoim fachu albo całkowicie się wycofają. A mogli na przykład coś dokonać i pójść w to, nie? Bo nie wszyscy mają taki twardy charakter i jakby
pójdą za ciosem, albo za tym, co czują, albo za tym, co uważają, tylko no dobra, jak mnie tutaj grupa zbiczuje... Masz się ze mnie śmiać? Tak. No to on mówi, dobra, to może ja w ogóle nie czuję się pewnie, żeby cokolwiek próbować, to może nic nie będę robił, nie? Tak. Bo w sumie w papierach nie wychodzi, ani to nie jest skuteczne, ani to nie jest skuteczne. Tylko, ja pani nie pomogę. Te papiery właśnie też zniechęcą osoby, które być może miały aspirację na bycia fajnymi terapeutami, bo przecież na przykład jakby, nie wiem, ktoś teraz powiedział Maćkowi, że Maciek, ale to nie działa tak, że ty wyciągniesz kolczyk i to będzie w ogóle zacznie działać, a Maciek mówi, aha, a on nie działa, a okej, dobra, to ja już nie będę robił. Tak, to jednak zadzwonię do tej pacjentki, tak, powiem, żeby z powrotem włożyła. Ona powie, i Maciek, ale to działa, nie, to nie może. Innego, włóż z powrotem, będzie fajnie. Póki ci się nie zarosła dziurka, to włóż z powrotem. Więc to nie jest tak. I jak na przykład, wiecie, no bo sytuacja wygląda tak, że no, co by to nie mówić, jeśli chodzi o życie, no to na początku idzie praktyka, a za nią dopiero idzie teoria. Więc myślę, że doczekamy się pewnie za naszego życia różnych fajnych opracowań, osób, które po prostu stwierdzą, kurde, jakby mam lepsze wyniki, niech będzie, się przyczepi się tego głupiego kurczyka w brzuchu, ale mam lepsze wyniki treningowe na przykład u osób, które nie mają, albo wyciągnę i mają lepsze, ten trening idzie do przodu, fajnie. Tak, ale nie dojdziesz do takich, wiesz, wniosków, jak nie będziesz robił tego i patrzył, co i dlaczego może działać i kiedy działa i tak dalej, nie? Czyli jakby nawet, wiesz, być może w wielu kwestiach jesteśmy na początku odkrywania, bo to znowu jakby poruszamy się w obrębie pewnych rzeczy, ale tak naprawdę jeszcze jest masa, których nie wiemy i jeszcze zweryfikujemy albo zmodyfikujemy pewnie nasze postępowania w różnych przypadkach nieraz, no ale nie możesz ich zmodyfikować w momencie, kiedy nie robisz tego w żaden sposób, nie? Więc nie testując nie będzie wnioskowania żadnego. Dobra, możemy zakończyć tę rozmowę tylko tym, że czasami ktoś ma kolczyk, jest okej. Dokładnie. Bywa tak, tak, nie? Tak, zdarza się. Tak, aż czasami też wieje na ciebie klima cały dzień i jest super. I też jest okej. Tak. Więc dbajmy o baterię. Dbajmy o baterię. Więc mam nadzieję, że troszeczkę wam rozbuduję to. Nie daliśmy wam żadnego gotowego rozwiązania standardowego, jak to my, klasyka gatunku, gdyż po prostu indywidualne podejście. Ja kiedyś słyszałem taki tekst i kiedyś myślałem, że tak robię, ale to była nieprawda. Pod tym kątem, że jakby dobieraj narzędzie indywidualnie do potrzeb danej osoby, po czym i tak często jest tak, że ludzie pracują jakimiś algorytmami i tych narzędzi jest 5 do, nie wiem, 2000 ludzi, którzy przyjmą w roku, więc trochę kiepsko, a rzeczywiście można stworzyć taką bardzo fajną terapię opartą na potrzebach danej osoby pod kątem lokalnych dysfunkcji i po prostu uszyć jej pracę, troszeczkę wychodząc poza takie standardowe ramy, więc jeżeli po prostu chcecie być na przykład takimi konsultantami zdrowia jak Maciek albo life coachami jak my, to wiecie, gdzie nas szukać. Także dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia. Pozdrawiam. Ciao.